Teraz ty będziesz mi pierdzielić o Tartarusie? Tak, jeszcze tylko 3 tygodnie do dnia X. Nie wypowiadaj tego, kurde, tej literki, błagam cię. Ale to jest dziwne. Ostatniego miesiąca szczałem w gacie. Ale od kiedy zdecydowałem, że będę walczył, nie jestem już przerażony. Hej, chodźmy dzisiaj do Tartarusa, chłopie. Musimy zrobić, co musimy zrobić, tak? Nie, dzisiaj idziemy spać. Już w Tartarusie byliśmy, kurde. Ja pierdzielę, Junpei. Dostaliśmy w pierdziel od śmierci, mimo tego, że ją rozwaliliśmy. Ach, a ty jeszcze, ci jeszcze, kurde, mało. Dobra. Moment. Status, nie, social link. Zobaczmy. Tak, trzeba teraz za Kichichiro się modlić. Z Aegis bardzo szybko można ogarnąć to, ten social link. Więc nie ma żadnego problemu. Myślę, że szybko to pójdzie. A jeżeli ogarniemy Kichichiro, to jeszcze szybciej Aegis ogarniemy. I wszystko to, co chciałbym zrobić w tej grze, będzie po prostu zrobione. Town map. Nagasraki Shrine. Oczywiście, kurde, codzienna rutyna. Tak jest. Female classmate Kichichiro. Lucky Charm dostałem. Hau, hau! Cześć, Reksiu, co słychać? Idziemy dzisiaj na spacer? O, idziemy. Mam nadzieję, że spotkamy Chihiro i będzie w... O nie, chyba nie spotkamy. O, kurde, myślałem, że homunculusa weźmiesz. Ja pierdzielę, teraz nam się przydadzą. Reksiu, nie rób siary, błagam. Dzisiaj jest Comic of Age Day, czyli Dzień Starców? O, o, o! O, cześć, tu Kichichiro. Chciałabym z tobą porozmawiać chwilę. Pewnie. Chodźmy gdzieś. Muszę, kurde, nabić ten jebany social link. Game Panic. To jest mój pierwszy raz, kiedy przychodzę do takiego miejsca. Nawet nie wiedziałem, że to będzie aż tak fajne. Chihiro wygląda na podekscytowaną. Nie sądzę, że byłabym zbyt dobra w wyścigowych grach, wiesz. No ja w sumie też nie jestem zbyt dobry, ja nawet za bardzo w nie nie gram, tak szczerze powiem. Mimo tego, że chyba... Bo właściwie tu każda gra by mi mogła jakoś tako się spodobać. Nawet mimo tego, że w wyścigówki nie gram, to na pewno przykułyby moją uwagę. Byłabym zbyt zmartwiona, by o przekroczeniu... ograniczenia szybkości na wyścigu. No co ty, w wyścigu nie ma czegoś takiego. Kurde, w wyścigu tylko robisz, napierdzielasz w nitro cały czas, tylko i rozpierdzielasz przeciwników. Brum, brum. Nie jestem dobra w prowadzeniu, tak czy owak. Ja też nie jestem dobry. Kiedyś prowadziłem traktor. Jak miałem może z 10 lat. To było niezapomniane przeżycie, szczególnie dla pasażera. Czy planujesz kiedyś dostać prawo jazdy? Myślę o tym. Naprawdę? Wtedy moglibyśmy razem się gdzieś przejechać. Pewnie zrobimy, kurde, Need for Speed albo Grand Theft Auto w... jak to nasze miasto się nazywa? Dobra, 3 nutki są. Wiesz, co ci jeszcze dam? Proszę! 3 do kolekcji. Mam ich mnóstwo. Hello. Cześć, Ken. Dzisiaj jest Dzień Starców. Nie chcę, żeby moje życie się skończyło przed tym, jak stanę się dorosły. Hej, chodźmy dziś do Tartarusa. Nie chcę zobaczyć, jak świat się kończy. Nie skończy się, ludziska, dobrze wiecie. Ja z Reksiem wolę pogadać. Kurde, przestańcie z tym całym Tartarusem pierdzielić. Smuty. W sumie to może powinienem gadać częściej. Ups, z nimi wszystkimi. Żeby wypytywać ich, jak tam się miewają przed końcem świata. Słyszysz konwersację, ponieważ po raz kolejny jesteś gumowym uchem.
Ostatnio nawet te showy komediowe podczas późnej nocy gadają o tym całym zakończeniu świata, końcu świata. To jest naprawdę przerażające. Jestem ciekaw, o jakie te show komediowe późnonocne ci chodzi. Czy ty wciąż o tym mówisz? Tak przy okazji, chciałem ci pokazać magazyn, który dzisiaj został wydany. Magazyn? Nie mów mi, że to jest o sektach! Ja słyszałem o takiej jednej sekcie X-a, która jest ostatnio zajebista. Lubią bardzo mocno Sonika. No cóż, przeczytaj ją sam. Zobaczysz, jak to naprawdę jest. Okej, lunch time. Kabum! O, Maciek Sandał, jak dzisiaj były zajęcia. Zastanawiałem się, czy możemy pójść razem gdzieś tam po szkole. Oczywiście, w takim razie będę czekać. Dobra, jest. Dziś zmaksymalizujemy ten social link. A gdzie Aigis? A, dobra. Dobra, jakie chemiczne pytanie teraz będzie nam zadane? Żelazo, cynk i tak dalej, złote medale nie są złote. Trochę smutne. No niestety, ale... Ile ona by, kurde, kosztowały te złote medale? W sumie to i tak pewnie kosztują od miliony, kurde, dolarów. Mimo tego, że te dolary nie są... Te medale nie są złote. W sumie... Kiedy Aigis jest dostępna na gadu gadu? Chwila. Chyba codziennie w takim razie. Ja pierdzielę, ty naprawdę lubisz gadu gadu, Aigis. Ale dzisiaj cię nie widzę. Chyba, że będziesz gdzieś w szkole. Cholera jasna, gdzie możesz być. Wybacz, Kichichiro, najpierw poszukam Aigis, zobaczę, gdzie ona może być. Normalnie w klasie chyba powinna być, mi się wydaje. Ale fakt jest. Classroom. Cześć, Kędzior. Spadaj, Kędzior. Dobra, chodźmy. Dzisiaj... czy chciałbyś przyjść do mojego domu? To jest trochę daleko, ale... Zdecydowałeś się pójść do domu Kichichiro. Pewnie będzie w nim dużo kotów. Iwatodai, trzecia ulica, pokój Chihiro. Ty i Chihiro... bawicie się dobrze razem. Koci, koci, łapci! To jest ta kolekcja ilustracji, którą chciałam, pamiętasz? Kupiłam wszystkie trzy. Wydałam całe moje kieszonkowe, ale to było warte. Ta książka została zrobiona przez tego samego artystę. Czy chciałbyś ją pożyczyć, jeżeli byś zainteresowany? Oczywiście. Tylko pomyśl, obiecaj mi, że jak będziesz ją czytać, będziesz myśleć o mnie. Dziękuję. Nie ma problemu. Chihiro wygląda na bardzo szczęśliwą. Czytałam ją tyle razy, że praktycznie już ją zapamiętałam. Dostałem mangę! Czy to Naruto? Ściemnia się. Czekaj, moja mama zadzwoniła. Powiedziała, że zostaje później w pracy. Słyszałam, że są różne ataki terrorystyczne na kobiety w tej strefie. Naprawdę nie chcę być sama. Proszę, zostań ze mną chociaż chwilę dłużej. Proszę, nie mów, nie powoduj, żebym to o tym mówiła. Proszę, co powiesz? Spóźnia się. Nie, jest późno. 30 minut, proszę! Wygląda na to, że Chihiro jest desperatką. Chcę, żebyś został, Maciek Sandał. Wiem, że jestem samolubna. Nie tak jak ty, Maciek Sandał. Jesteś taką super osobą i uszczęśliwiasz wszystkich tych, którzy są wokoło ciebie. No, dziękuję bardzo, ale sam nie wiem, czy bym tak o sobie powiedział, szczerze powiem. Chciałabym mieć ciebie tylko i wyłącznie dla siebie. Więc proszę, spełnij moje jedno ostatnie życzenie przed śmiercią. Proszę, na ten specjalny moment myśl tylko i wyłącznie o mnie. O Jezu. Oczywiście będę o tobie myślał, kiedy będę grał w Koci, Koci, Łapci!
jedziemy do babci. A babcia da nam sera i dalej nie pamiętam. Kurde. Tak więc no. Kolejny social link zmaksymalizowany. Przedostatni już. Cieszę się z tego. Tak jest. Hell yeah! Maciek Sandał! Jest tak ciepło bycie mnie przy tobie. Tak, i podzieliliście się bardzo ciepłym momentem z Kichichiro, grając w papier, kamień i nożyce! Bo co innego moglibyśmy robić? Kiedy wróciłeś do akademika, Junpei przywitał cię, jakby na ciebie czekał. Cześć! Pewnie. Wow, that was easy. Oczywiście. Akihiko-san's buying. You remember that bet we made in Yakushima? Oczywiście. You probably forgot all about it. Jak mógłbym o tym zapomnieć? Przecież kazałeś mi ganiać Aigis na Golasa. Well, you won in the end. Even if it was Aigis. But whatever. Akihiko-san still lost, right? It took me like 6 months to make him accept that fact. So come on, everyone else already left. We gotta hurry. Dobra, chodźmy. Iwato Dice Trip Malhagakure Ramen. Kenji pewnie siedzi za oknem i tylko się ślini, ponieważ kasy nie ma i nie może kupić ramenu. Akihiko, Aigis i Yukari są już siedzą tutaj. Is the special okay for everyone? Oczywiście, ja nie stawiam, więc hej. Sounds good to me. Okay. Five specials, please. Man, this is awesome. Akihiko-san's never treated us all to ramen before. No, a ja kurde cały czas wam stawiam nowe bronie, nowe zbroje, lekarstwa. Nikt tego kurde faktu nie weźmie pod uwagę? Hey, why do I have to treat everyone? Ponieważ. Not this again. Dobrze, ponieważ może to zrobić ktoś inny choć raz. Come on, Akihiko-san, a bet's a bet. Pay up. Bo jak nie, to zrobimy all out attack. Alright, alright. I never said I wouldn't. What's wrong, Aigis? You doubting me too? No, but have you seen the magazine on that counter? Nie. There's an article in it that looks highly disturbing. Which magazine? No ten na blacie. It's this one. Emergence of a Messiah. The charismatic one speaks. Charyzmatyczny. Huh, it must be about that doomsday cult. They're all over the internet too. Hmm. Huh? Hey, look at the photo in this. Check out the so-called Messiah. What the? Is that Takaya? Oczywiście, że to Jezus. Przecież on jest Mesjaszem. I thought something was up. So, Streg is behind that cult. Kolejny powód, żeby rozpierdzielić tą całą sektę na kawałki. I've lost my appetite. Listen to what he says. Mankind is currently imprisoned by the sins of hate and anger. But soon a savior will descend upon this world to break the chains that bind us and lift us to new heights. This great being is Nyx. I have beheld her glory and she has blessed me with power beyond belief. Skąd? Jak ludzie mogli się na to kurde nabrać? Ja pierdzielę, mi to wygląda na kolejne paplanie jakiegoś popaprańca. In Nyx, there is no pain, no suffering. How the hell does he know about Nyx? Może dlatego, że też nie wpływa na niego godzina mroku. Wait, he's saying that Nyx will save the world? That's not true. No to zależy w jakim kącie to spojrzysz na to na tą informację, ale ta. I don't think he really means what he's saying. This is all just a game to him. That son of a bitch. But there are those who do not understand this truth, even though they have also been blessed by her. Niech zgadnę, wchodzi pewnie o nas. They have acquired the same power as I, yet they abuse it, using it for their own personal gain. Wypierdalaj, Jezusie, z rewolwerem. These miscreants are the ones to blame for the recent tragedies that have been plaguing our streets. Wait,
Is he talking about us? No, raczej. Shh, not so loud. Oh, sorry. Hey, what's up with them calling him the charismatic one? No, jakby nie patrzeć, to zawsze ci charyzmatyczni są liderami tych sekt i tak dalej. Trochę to logiczne. How did he get so popular all of a sudden? No właśnie, też mnie to zastanawia. Well, Jin's pretty well known on the internet. He's probably pretty good at stirring up trouble. A, Reddit, 4chan. Yeah, I bet he orchestrated Takaya's rise to fame. Ale to i tak głupie, no bo zwykle jak powiesz tam w internecie, że świat się kończy czy coś, to ludzie się z tego kurde śmieją. Oh, those two make me sick. Brothers and sisters, I shall go forth to make preparations for Nyx's arrival. I na wpierdol z naszej strony. But do not fear those evildoers who desecrate their gifts. Nyx shall right their wrongs. Jeszcze zobaczymy. May your hearts be filled with peace as you await your salvation. Blessed are those who take joy in the coming of Nyx. The revolution is here. Revolution? People can't seriously be buying this crap, can they? No właśnie. Też się dziwię. Throughout history, those who have changed the future have often been highly charismatic. No właśnie, to o tym właśnie też mówię, że ten tam wszyscy liderzy byli charyzmatycznymi osobami i ludzie za nimi szli. Chociaż z drugiej strony to jest kurde XXI wiek. That's the end of the article. Jak można w internecie coś takiego zrobić, nie rozumiem. It appears that after the interview, Jin and Takaya disappeared again. Well, there's only one place they could have gone. Tartarus. Kemping tam sobie robią. They must have been planning this all along. Takaya's words have changed the mood of the entire city. Even though they won't admit it, they are all afraid. Yeah. I mean, why else would people believe this nonsense Takaya's preaching? I guess people just need something to believe in. Well, no wonder there's a sense of doom in the air. We're all gonna die. I te plakaty, i te graffiti. But is that so surprising? The fact that all life ends one day has nothing to do with Nyx. No ale jednak, fajnie by było trochę pożyć jeszcze zanim się umrze. Death is a natural occurrence in the cycle of life. Don't all humans realize this? Tak, ale to nie oznacza, że musimy o tym cały czas myśleć. No właściwie, trzeba by zdawać sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony po chuj zaprzątać tym sobie głowę codziennie, że kiedyś umrzemy. Co to kurde byłoby wtedy za życie? I guess. To tell you the truth, I never even would have thought about my own death if none of this had happened. But since we've made up our minds, why don't we just leave it at that? No. Our objective is Nyx. If Strega gets in our way, we'll just have to deal with them too. Pewnie. I agree. Nie boję się rewolweru Jesus, on zadaje nam ile, chyba z 50 obrażeń? We'll probably run into them at Tartarus anyways. However you look at it, we're the obstacle standing in their way. The promised day will soon be here. Yeah. We need to do all we can until then. Już zrobiliśmy co możemy, Akihiko. All right, and if that's the case, we're gonna need lots of energy. Let's eat. Itadakimasu. Excuse me, I'd like to order a Hagakure bowl. You don't mind, do you, Akihiko-san? Oczywiście, że nie. Junpei, don't forget, you're having half of Igis's food too. Oh, don't worry, I'm starving. You just better eat it all. Oczywiście, że zjemy. Akihiko, ty chyba nie lałeś. Dobra, jak tam Reksiu się miewa? Nie chce nigdzie iść, więc niech spada! Niedobry piesek! Myślę, że Strega kontroluje ludzi, zużywając ich słabości ludzi. Więc jeżeli ludzie będą mieć wystarczająco dużo wiary w siebie, Strega prawdopodobnie nie może nic im wmówić. Więc powinniśmy po prostu zignorować ich gadaninę, czyż nie? Oczywiście. Nieważne co, po prostu nie zapominajmy, kim jesteśmy. To jest klucz. Zczytałem magazyny, które robiły reportaż o Stredze i są niedorzeczne.
zachowują się careless, kurde, no że cały czas tam robią różne głupie rzeczy i tak dalej, nie mając żadnych tam konsekwencji na swojej głowie i tak dalej. Czy myślą, że czy mogą pisać cokolwiek chcą, dopóki to będzie sprzedawać magazyny? To kapitalizm. To prawda, ale to wciąż nie jest dobra rzecz do zrobienia. Ci idioci, którzy są mamieni przez tą całą sektę, muszą się obudzić, chłopie, ale to nie jest takie łatwe. Czyli oni nie wiedzą, że Strega jest za tym wszystkim. Oni nawet nie wiedzą, czym jest Strega. Czy nie widzą tego, że Strega ma cały negatywny na nich wpływ? No nie, ludzie będą, jakby to powiedzieć, no jak już jakiegoś omamisz, to niestety niezbyt łatwo można zmienić ich zdanie. Jak mogę ci pomóc? Pogadajmy. Widziałam Nick Mojżesza, nie, wybuchowego Władka wcześniej. Jest bardzo popularny i ma bardzo dużo wsparcia w jego ludzie. Jest bardzo charyzmatyczny. Nie mogę uwierzyć, że to jest ten sam wybuchowy Władek jak ten ze Stregi. Muszę przyznać, Strega wie, jak kontrolować media bardzo dobrze. Ale jestem trochę rozczarowana w media, ponieważ są bardzo łatwo kontrolowane przez nich. To jest coś oczywistego, Aegis. Media zawsze będą kontrolowane. Właśnie od tego mamy internet. I ci wszyscy pierdzieleni politycy chcą też i ten... cenzurować internet tylko po to, żeby wszystko kontrolować. Ale tak mam nadzieję, że się nie stanie. Ludzie się nie dadzą, mam nadzieję. Czy myślisz, że media były, wypłacone przez Stregę po to, by ich wypromować? Oczywiście, że tak. Właściwie to byłoby jeszcze bardziej rozczarowujące. 95% ludzi, którzy są według mediów charyzmatyczni, są po prostu fałszywi. Wtedy czy Strega byłaby uważana, że za te 5%? Odpowiedzią jest nie. Nie mają charyzmy, po prostu to są po prostu aligatory, które... Nie aligatory, to po prostu robią tam jakieś głupie rzeczy i tyle. Żeby ludzie po prostu na nich zwrócili uwagę. Nawet gdybym nie był w SIS, to nie dołączyłbym do żadnej sekty. A ty? Nie, ja też nie. Oszacowuję moją indywidualność przez Vox, więc nie ma żadnego miejsca na sektę w moim życiu. Wygląda na to, że ty też masz jakieś hobby czy coś, które jest twoją indywidualnością. Pewnie! Robienie filmów na YouTubie. Tak jakby. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że to moje tłumaczenie na chłopski rozum wam nie przeszkadza, bo wiem, że się jąkam. Aegis? O, cześć! Tak. I see. Pewnie, chciałbym pójść z tobą do domu. Tylko czemu, kurde, żadnych tego, nikt rano na nas nie gadał? Żaden nauczyciel? Fakt jest, w takim razie, let's go, Aegis. Maciek Sandał, chcę być przy tobie. Ja pierdzielę, już czwarta! Dziękuję ci bardzo. Czy pójdziemy? Lubię to miejsce. Widzę całe miasto stąd. Moonlight Bridge jest na prawo, a tam jest Paulownia Mall. Oj, czy wiesz, że możesz też zobaczyć stąd nasz akademik? Wody oceańskie Yakushimy, gdzie spałam, były o wiele czystsze niż tutejsze. Ale wolę widok stąd.
przed tym, jak tutaj przyszłam, rzeczy były... rzeczy jak lubienie albo nielubienie scenerii nigdy nie weszły do mojej podświadomości. A co z tobą, Maciek-san? Czy ty lubisz to miasto? A ja wiem. Z tych całych zdjęć, co tutaj widzę, bo niestety eksploracji w tej grze nie ma, tak jakby tylko chodzenie kursorem, to może być. Cieszę się, że to słyszę. Czuć się w ten sam sposób, jak patrzymy na scenerię. To jest po prostu fajne. Wiele uczuć, względem wielu rzeczy nie rozpoznawałam wcześniej, ale teraz już są... już rozpoznaję. To jest czasami trochę straszne. Ale mogę się zmienić, będąc z tobą. Chcę się trzymać tego uczucia. Tak jest, kolejny social link. W sumie IDIS można bardzo szybko zmaksymalizować. Całe szczęście. O, przepraszam, że zawracałem ci głowę tak długo. Wciąż jest styczeń, więc myślę, że jest dość zimno. Byłoby okropne, gdybyś złapał katar. No. Hi, how was your day? A, było okej, z IDIS sobie na dachu stałem. Całe szczęście z dachu nie zeskoczyliśmy. Jest już środek stycznia. W końcu tu, jako że dzisiaj mamy 13, mamy jeszcze 18 dni. Chodźmy dziś do Tartarusa. Mimo tego, że być może przesadzam, wciąż chcę zrobić tak tyle, ile mogę. To jak z tej cholery? Do was to nie dociera, że już zrobiliśmy tyle, ile możemy? Patrzcie na nasze levele, 77 ja mam. A wy macie prawie 70, więc będzie okej. Winienem Junpei'a i Akihiko potrenować. Yukari i Kena, żeby dorównali wszystkim. Chyba za niedługo będzie ten... jakiś debil w Tartarusie się zgubi, więc... No. Zatrzymam nagrywanie, uratuję go i trochę ponabijam leveli, będzie okej. Słyszysz konwersację? Dostałem ulotkę z Paulowni Mol, kiedy poszedłem tam ostatnim razem. To jest ta sama, która jest przyklejona na całym mieście. To z tym całym logiem NYX? O, więc to tak się to mówi. Tak jak ja po prostu lubię ten design tego loga. Rzeczy napisane na tej broszurze, też są interesujące. Być może powinienem popytać o nich następnym razem. Nie moja wina, że jesteś durniem. Kurde, IDIS! Muszę się za nią pomodlić. Chwila. Jakie dni jest ona dostępna? Na pewno codziennie? Nie pisze. Czyli no. Po prostu... Za każdym razem, kiedy będę ją widzieć, to muszę z nią gadać i tyle. Ale kurde, to jest okropne, bo ja nie wiem, czy na przykład teraz muszę iść do tego, do... jak to się nazywa, do tej świątyni i farmić te całe levele. Czy po prostu to już jest nafarmione i po prostu nieważne co zrobię, to następny rank i tak mam zagwarantowany. Ale hej, lepiej dmuchać na zimne. Tak. IDIS. Znalazłem 1000 jen. To szkoda, że nie 1000 euro. Hej! Chodźmy z Rexiomaru. IDIS, gdzie kurde byłaś? O, a dobra, to już wiem. To też już wiem. Let's go. Go to sleep. Ta. Mam nadzieję, że mój komentarz jest w porządku. O wilku mowa. Ile teraz się zgubi debili w Tartarusie? Dwoje. I myślę, że to już dwoje ostatnich ludzi jest. Tak mi się wydaje. Tak więc, hurra!
O, lunch time. Dobra, jest. Aegis będzie nasza. Cześć. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. To, co przed chwilą powiedziałem. Ale hej. Czyli tak, myślę, że w takim razie Aegis może co dwa dni będzie dostępna. Ale nie jestem pewien, nie chcę ten... zgadywać. O! Jestem geniuszem! Kurde, moje akademiksy są za duże, jak mogę je zmniejszyć? O dwa levele przynajmniej. I o jeden level charm i odwaga może zostać w sumie. Cholera! No cóż. Cześć Aegis, idziemy razem gdzieś połazić.